Niesyłka tradycyjne w Cieszynie to już tradycja. Tego wyjątkowego widowiska muzycznego nie zabrakło również w tym roku. My się też wszyscy cieszymy. Tak do końca nie było wiadomo jeszcze co, aczkolwiek przyjmowaliśmy zamówienia i wszyscy byli gotowi telefonicznie na ewentualną decyzję, jaka zapadnie. Natomiast zespół przygotowywał się i tak żeśmy byli gotowi, czekaliśmy, co będzie. Jest i gramy, przedstawiamy. Nazwałam to przedstawienie modlitwą. Naprawdę, bo myślę, że to, co się dzieje teraz w ogóle w całym świecie, nie tylko u nas, jest trudne w przyjęciu przez każdą osobę i dlatego myślę, że kiedy spotkaliśmy się na przeżywaniu tajemnicy Bożego Narodzenia, tu wspólnie, z daleka, z bliska, to jest takie radosne i dlatego cieszymy się i modlimy się właśnie nie jako aktorzy grający na scenie, wystawiający się, ale jako ci, którzy poddają temat modlitewny dla wszystkich. I cieszę się, że tak jest i myślę, że tak będzie do końca. Jasełka przyciągają całe rodziny, nie tylko na widownię, bo i na scenie nie brakuje rodzin, które wspólnie biorą udział w tym wydarzeniu, odgrywając swoje role. Tą rolę się dobrze przeżywa, dlatego że gorzej było jeszcze, jak było w Misterium, to była wyjątkowa rola, nie? To już teraz już tego nie mam, ze względu na wiek. No ale przy Jasełkach to się łagodnie przeżywa, bo święty Józef, no i atmosfera samego święta, no to robi swoje, że człowiekowi się to dobrze gra. Ja też dzisiaj w takiej roli chyba pasterza, tak? Tak, 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 pasterza, tak, tak. Pasterza. Pan też w takiej roli, który to raz z kolei już się pan w tą rolę wciela? Od 2006 roku, co roku. Wszystkie spektakle, jakie tu są, to gram. Wszystkie spektakle, to już chyba już dzisiaj tremy nie ma. No, zawsze jest trema. Gramy w sumie wszyscy dla przyjemności. Prawda jest taka, że czy na scenie, czy poza sceną, każdy z nas od tego najmłodszego baranka po samego Józefa to jest jak jedna rodzina. Tu się więcej gra tak jakby duchowo. Przeżywać trzeba dane sceny, jakie są w tych jasełkach, nie? No, ja tylko gram tego jako pasterza. Ale jestem na solówce, na trumce, tak samo w drugiej części i gramy normalnie kolędy Cicha Noc. Choć przekaz się nie zmienia, a jasełka przyciągają do Cieszyna widzów już od ponad 30 lat, to nie brakuje również nowości. Pojawiły się nowe sceny, zwiastowania w innej scenerii, ale równocześnie i kolędy, dwie pastorałki weszły, dwie nowe i takie układy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.